Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i jeśli lubisz denerwować toksycznych ludzi, jeśli chcesz dowiedzieć się, czego nie znoszą, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! Nasze społeczeństwo, ogólnie wszystkie społeczeństwa są jakie są. Jakiś procent osób to są klinicznie psychopaci, socjopaci bądź osoby z tendencjami narcystycznymi, czyli ludzie toksyczni, manipulatorzy, już tacy po prostu z urodzenia. Ludzie, którzy mają zaburzone działanie swojego mózgu i po prostu będzie ich głównym celem dojście po trupach do celu i również będzie ich często cieszyć to, żeby ciebie nękać. Ale oprócz tego, oprócz tych ludzi, którzy faktycznie są, można by ich zbadać i powiedzieć, że tak, ty klinicznie jesteś psychopatą, mamy mnóstwo jeszcze ludzi toksycznych, czyli ludzi, którzy po prostu z jednej strony albo mają zbyt małe zdolności kognitywne, żeby nauczyć się funkcjonować poprawnie w społeczeństwie i po prostu nękają czy dokuczają innym, albo starają się ściągnąć kogoś w dół z powodu swojej niskiej inteligencji. Nie potrafią po prostu inaczej. Są ludzie, którzy tak zostali nauczeni. Są ludzie, którzy przeżyli pewne traumy. Są ludzie, którzy inaczej nie potrafią zaspokajać swoich własnych potrzeb, więc zaspokajają je poprzez niszczenie innych. Natomiast dużo jest też ludzi, którzy po prostu będą mieć negatywny wpływ na ciebie, którzy po prostu nie mają jakiegoś kręgosłupa moralnego, bądź inaczej nie umieją. No i teraz, co ich wszystkich łączy? No przede wszystkim powinno ich to łączyć, że postarasz się ich wszystkich wyeliminować ze swojego otoczenia. Że postarasz się pozbyć tych ludzi z twojego najbliższego otoczenia po to, żeby mieć szczęśliwe i fajne życie. I tego ja uczę was tutaj na kanale, uczę was tego w moich szkoleniach od bardzo dawna. Właśnie tego, żeby przestać akceptować nieakceptowalne zachowania wśród innych, żeby nauczyć się być człowiekiem asertywnym. Asertywnym w dwie strony. Z jednej strony, który nie godzi się na zachowania, które są dla niego nieprzyjemne, których nie chce w swoim życiu, ale z drugiej strony potrafi zakomunikować innym swoje własne potrzeby. To jest pełna asertywność. Czasem jednak będziesz mieć ochotę dowiedzieć się, co takim ludziom działa na nerwy, czego nie mogą znieść. I to niekoniecznie dlatego, bo sam jesteś toksycznym człowiekiem albo złośliwym. Po prostu chcesz dowiedzieć się tego, jak ich odrzucić od siebie już na samym wstępie. I popatrz się, pierwsza rzecz to jest to, że przeglądasz ich manipulacje na wylot. Po prostu, że jesteś w stanie dostrzec manipulacje tych innych ludzi i powiedzieć im o tym. Ponieważ popatrz się, ci ludzie na samym początku, osoby toksyczne czy różnego rodzaju manipulatorzy, oni będą cię testować. Oni zdają sobie sprawę często ze swoich własnych ograniczeń, zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie każdego ściągnąć w dół, że nie są w stanie wykorzystać każdego, więc testują ludzi, patrzą po prostu, kto jest podatny na ich różne techniki. Mogą na przykład, w jaki sposób to robią. Na przykład wyśmiewają cię pod płaszczykiem ironii. Ironizują, ściągając w dół twoje osiągnięcia. Czyli mówiąc, to takie wiesz, to ty nic nie osiągnąłeś, ja to takie rzeczy osiągałem, wiesz. Mogą wyśmiewać coś, w jakiś sposób umniejszać to wszystko, co zrobiłeś, po to, żebyś poczuł się źle. Ty się z czegoś cieszyć, udało ci się przebiec na przykład pierwszy ćwierć maraton 10 kilometrów. A oni ci mówią, takie rzeczy biegałem w podstawówce. Albo właśnie pod płaszczykiem ironii starają się w jakiś sposób ściągnąć cię w dół. Mogą być na przekór zawsze twojemu zdaniu, czyli wykłócać się z tobą, zobaczyć na ile będziesz potrafił się postawić. Będą testować twoje granice, żeby dowiedzieć się, gdzie one leżą, jak daleko mogą pójść i czy jesteś kolejną ofiarą. Będą przekraczać twoją strefę prywatną, podszczypywać cię, mimo tego, że nie lubisz, jak na przykład ktoś cię dotyka, siadać za blisko ciebie, podchodzić bardzo blisko, robić jakieś rzeczy wręcz fizyczne. Czasem mogą, wiesz, zabrać na przykład twój telefon, zniszczyć coś twojego, oblać cię na przykład jakimś, niby przez pomyłkę, jakimś napojem, prawda? Żeby zobaczyć właśnie, na ile ty się będziesz w stanie postawić. Ile mogą ci zabrać, dopóki ty się nie postawisz. Będą plotkować albo w twoim otoczeniu, albo za twoimi plecami na ciebie. Albo na innych ludzi i patrzeć też, na ile to podchwytujesz, na ile im przytakujesz. I teraz, kiedy oni to testują, ty, jeśli podlegasz temu, jeśli ulegasz faktycznie tym testom, to będą zwiększać nasilenie tych testów, żeby zobaczyć właśnie, czy się zbuntujesz. Jeśli się zbuntujesz, to pójdą do kogoś następnego, obiorą sobie następną ofiarę, bo wiedzą, że u ciebie po prostu nie ma co tutaj działać. Oblewasz ten test, jeśli
nie zareagujesz, jeśli nie powiesz im asertywnie, że ci takie zachowanie nie odpowiada, jeśli dalej z nimi rozmawiasz, utrzymujesz kontakt albo wręcz starasz się podtrzymać tą znajomość, to już wiedzą, że jesteś ich ofiarą. Zaczynają cię wtedy uzależniać emocjonalnie. Z jednej strony mogą cię bardzo chwalić i na przykład uderzać w twoje jakieś słabe punkty, nie? Że na przykład dziewczynie, która ma kompleksy na poziomie swojego wyglądu, będą prawić komplementy na temat tego wyglądu. Ona się wtedy uzależnia od tych komplementów, a następnie za chwilę będą ją ganić. Będą jej robić taki rollercoaster emocjonalny po to, żeby ona się uzależniła od tych uczuć. Żeby wiedziała, że jak się będzie zachowywać poprawnie, tak jak oni chcą, to będzie otrzymywać tą przyjemność, to będzie otrzymywać te komplementy. Jeśli będzie się zachowywać negatywnie, to komplementy są odbierane. No tresowanie po prostu jak psa. Jeśli akceptujesz, jak ci coś zniszczą, nie domagasz się zapłaty za to, to będą mogli zabrać ci, co tylko zechcą. I teraz ty musisz się nauczyć właśnie przeglądać ich te manipulacje, rozpoznawać te manipulacje, rozpoznawać ich różne zachowania, stawiać się im, bardzo szybko stawiać granice i jeśli te zachowania cały czas są powtarzalne, to zrywać kontakt z tego typu osobą. Więc oni nie lubią, jeśli jesteś w stanie rozpoznać ich manipulacje. Jeśli się postawisz, tego nie cierpią, zostawią cię wtedy w spokoju. Kolejna sprawa to jest to, że umiesz to, czego oni nie potrafią. Popatrz się, bardzo często takie osoby uciekają się do różnych niemoralnych metod, nieetycznych metod, uciekają się do manipulacji właśnie dlatego, bo nie potrafią inaczej. No człowiek, który nie potrafi, powiedzmy, wyobraź sobie człowieka, który ma, wiesz, jakąś tam swoją moralność, odczuwa, czyli nie jest psychopatą, odczuwa emocje, czyli nie chce krzywdzić innych ludzi. I teraz on dostrzega tak samo, że nie ma potencjału, nie ma zdolności pewnych, może nie jest za mądry, może nie ma ochoty włożyć pracy, nie jest pracowity, nie jest zorganizowany i dlatego na przykład zazdrości innym osobom ich osiągnięć. I teraz jak on może też coś osiągnąć? No, poprzez nieuczciwe sposoby, prawda? Może nagle schować swoją moralność po prostu gdzieś daleko i zacząć dążyć do swojego celu w sposób nielegalny, po trupach do celu, wykorzystując innych ludzi, oszukując innych ludzi. Wtedy też uda mu się ten cel osiągnąć, okej? On jakoś sobie to wytłumaczy, że popełnił jakieś rzeczy, które są niedobre, które skrzywdziły innych ludzi. On znajdzie sobie tutaj historię. Ale ci ludzie będą właśnie zazdrościć ci, zwłaszcza jeśli widzą, że ty włożyłeś w coś pracę, że włożyłeś ogromny wysiłek i coś osiągnąłeś, będą cię hejtować, będą właśnie umniejszać twoje osiągnięcia, będą starać się na różne sposoby sprawić, żebyś ty poczuł się źle. Na różne sposoby. Bo przynajmniej wtedy odbiorą ci ten smak życia, odbiorą ci tą radość. Kolejna rzecz, oni nie lubią tego, jeśli ich ignorujesz. Jeśli ignorujesz, jeśli po prostu nie zwracasz na nich uwagi, blokujesz, usuwasz ich ze swojego otoczenia, nie reagujesz, oni tego nie lubią, bo oni starają się właśnie utrzymać twoją uwagę, prawda? Starają się w jakiś sposób zwrócić swoją uwagę, na przykład osoby o zaburzeniach narcystycznych albo idące w kierunku narcyzmu, to są osoby, które potrzebują podziwu. One potrzebują tego, żebyś cały czas prawił im komplementy, żebyś cały czas podziwiał ich wyimaginowaną wielkość, tym się karmią. Stąd czerpią energię. Jeśli teraz ty ich ignorujesz, jeśli nie okazujesz im tego podziwu, to będą albo usuwać cię z otoczenia, albo, i to bardzo dobrze, nie? Wtedy niech cię usuwają, jasne, że tak. Wspaniale. Robią ci przysługę. Albo będą cię atakować wręcz, nie? Więc na to też trzeba być przygotowanym. Będą cię atakować na przykład do twoich znajomych czy do innych ludzi właśnie po to, żeby pokazać kontrast. Kontrast pomiędzy tym, tobą, który ich nie wielbi, a całą rzeszą wielbicieli, którzy już są im podlegli, którzy są pod wpływem ich manipulacji. Kolejna rzecz. Jeśli umiesz się śmiać ze swoich własnych wad, czyli jeśli oni w jakiś sposób próbują cię podszczypać, wycelować w twoje kompleksy, a ty to nie tylko, wiesz, na to nie reagujesz w jakiś sposób emocjonalny, ale w dodatku sam to podchwytujesz i sam zaczynasz się z tego śmiać. Wytrącasz wtedy broń z ich ręki. A to jest jedyna ich broń. Oni nie potrafią zdobywać czegoś w konstruktywny sposób, nie? Tylko destruktywny. Więc jeśli ty na tą destrukcję nie jesteś zupełnie, wiesz, wrażliwy, a w każdym razie pokazujesz to, że nie jesteś, to też dadzą ci spokój. I teraz słuchaj, zanim przejdziemy dalej, to ja mam dla ciebie trzy wspaniałe prezenty. Jeśli chcesz te prezenty ode mnie, to wysłuchaj tego, co mam do powiedzenia przez najbliższe dwie minutki. Pierwszy prezent jest taki, że poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 10 szkolenie zupełnie darmowe na temat tego, jak możesz zmienić swoje nawyki. Nawyki to jest, słuchaj, podstawa osiągania czegokolwiek, to jest podstawa funkcjonowania i budowania szczęśliwego życia. I teraz jeśli popatrz się,
ty dotychczas nie nauczyłeś się tego właśnie, jak ogarniać te nawyki, czyli jak pozbyć się złych nawyków, jak budować dobre, albo najlepiej zamieniać od razu złe na dobre, to będzie ci bardzo trudno w życiu, bo to o nawyki opieramy nasze wszystkie długoterminowe cele. I teraz możemy coś z tym zrobić. Właśnie, w niedzielę chcę ci pokazać, w jaki sposób buduje się nawyki, jak zmienić nawyki złe na dobre, jak pozbyć się złych. W jaki sposób programować twój umysł, żeby zmiana nawyków przechodziła ci w najłatwiejszy możliwy sposób. Chcesz tego się nauczyć? To koniecznie weź udział w tej konferencji w niedzielę. Wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl/webinar. Od razu. Wpodaj tam swój e-mail, swoje imię. Będziesz wtedy zarejestrowany. Zupełnie za darmo. Szkolenie jest całkowicie darmowe. Przez internet oczywiście, więc też wygodnie możesz wziąć w nim udział. Natomiast ustaw sobie tak samo przypomnienie w telefonie. Koniecznie ustaw sobie alarm na przykład na 9:30 w niedzielę, tak żeby nie zapomnieć, bo wiele osób się zapisuje na przykład w poniedziałek, wtorek, a po paru dniach zapominają i niestety przecieka im przez palce tak cenna wiedza. A to jest cenna wiedza o 10:00 w niedzielę, natomiast jeszcze w niedzielę o godzinie 13:00 będę uczyć cię sekretów milionerów. Będziemy mówić sobie w kwestiach biznesowych, ale nie tylko, co odróżnia właśnie ludzi, którzy osiągają w życiu miliony, którzy osiągają sukcesy finansowe, od tych, którzy tego nie osiągają. Więc bardzo fajne szkolenie, które pozwoli ci zmienić twoje podejście, pozbyć się wielu różnych ograniczeń w twojej głowie i wystartować wreszcie właśnie ze swoim pełnym potencjałem. To jest o godzinie 13:00. Wejdź sobie wyzwanie90dni.pl/akademia-biznesu. Tam też możesz się zapisać, to jest też konferencja o 13:00 zupełnie darmowa. Ale mam też trzeci prezent. Słuchaj, przez najbliższych kilka dni bilety na Wielką Szkołę Wygranych będą za pół ceny. Możesz zdobyć 2 bilety w cenie jednego, czyli za cenę 100 kilkudziesięciu złotych zdobywasz bilet na największe szkolenie w Polsce, na kilka tysięcy osób, dwudniowe, w Tauron Arena w Krakowie, w jednej z największych hali, najnowocześniejszej hali w Europie. Z niesamowitą oprawą audiowizualną. Będzie zabawa, będzie muzyka, będą światła, będą lasery. Będzie taka impreza, jakiej w życiu nie przeżyłeś. A to wszystko po to, żebyś przez te 2 dni utrzymał maksymalną energię, żebyś wyciągnął dla siebie jak najwięcej. A bawić się będziesz tak samo w towarzystwie tysięcy osób, które na tym szkoleniu będą. Wspaniałych ludzi, którzy chcą się rozwijać, więc masz możliwość nawiązać niesamowite kontakty. No ale oczywiście całym rdzeniem tego szkolenia jest to, że przez 2 dni będziesz inspirować się od ludzi, którzy osiągnęli ogromne sukcesy. Będziesz uczyć się od nich. Przejdziesz niesamowitą przygodę w głąb twojego umysłu, żeby naprostować sobie pewne rzeczy, nabrać odpowiedniego podejścia do twojej przeszłości, przyszłości. Zacząć działać tak, jak na to zasługujesz. Chcesz to przeżyć? Za cenę? W McDonaldzie paru zestawów? Masz szansę właśnie zmienić swoje życie. Zarezerwuj dla siebie bilet. Bo co tydzień cena rośnie, a oprócz tego będą już tylko bilety z tyłu sali. A to jest ogromna sala, to jest jak stadion. To gdzie wolisz na stadionie siedzieć? Przy samej scenie? Czy gdzieś z tyłu w ogóle, gdzie będziesz przez lornetki oglądać, co się dzieje. No więc rezerwuj bilet, a my lecimy dalej. Popatrz się. Ludzie toksyczni nie lubią, kiedy bronisz innych. Popatrzcie, oni się starają, już zwłaszcza toksyczni manipulatorzy, psychopaci, socjopaci, oni starają się zebrać dookoła siebie jak najwięcej osób, które mogą wykorzystywać. Oni po prostu wykorzystują innych ludzi do realizacji swoich celów. I teraz, jeśli ty pojawiasz się w tym towarzystwie, albo oni już zwerbowali do swojego grona jakichś ludzi, twoich znajomych czy twoich przyjaciół i ty ich bronisz, czyli otwierasz im oczy, widzisz, słuchaj, ten gość tylko i wyłącznie cię wykorzystuje, ten gość tobą manipuluje. Czy ty tego nie dostrzegasz, kolego drogi? Jeśli ty w ten sposób kogoś bronisz przed działaniem manipulatorów i toksycznych ludzi, oni będą na to reagować bardzo agresywnie wręcz. No zabierasz im ich zasoby. Dla nich ludzie to są zasoby. I oczywiście to wszystko zależy od twojej moralności i etyki, nie? Czy chcesz pomóc swoim kolegom czy przyjaciołom, czy nie. I czy będziesz dalej to kontynuować. Natomiast jeśli potrafisz się postawić, to oni bardzo często są w stanie wyautować się z danego całego otoczenia. Jeśli ty przejrzysz ich zamiary, jeśli ty przejrzysz ich manipulacje, to sami się usuną po prostu. Znajdą sobie gdzieś inne grono. Oni, wiesz, oni się nie przywiązują do ludzi. Oni bardzo szybko wezmą następnych, znajdą następne osoby, na których plecach będą chcieli jeździć. Tego typu toksyczne osoby też nie lubią, kiedy odnosisz sukces. Chyba najlepszym właśnie, najlepszym elementem, żeby takim ludziom dopiec, to jest po prostu mieć szczęśliwe życie. Oni nie lubią, kiedy odnosisz sukcesy, kiedy udaje ci się coś realizować. Bo oni dlatego na przykład bardzo często toksyczne osoby są hejterami. Bardzo często hejtują na internecie. No pomyśl, co trzeba mieć w swojej głowie, żeby na przykład znaleźć jakiegoś człowieka w internecie i go obrażać. Jakie muszą kierować taką osobą pobudki? Czy szczęśliwy człowiek, który jest spełniony, wchodzi na internet i zaczyna hejtować innych? No nie bardzo.
To musi być człowiek bardzo sfrustrowany, bardzo nieszczęśliwy, niezadowolony z życia, któremu nie udało się osiągnąć większości z rzeczy, które chciałby osiągnąć. I dla niego jedynym właśnie sposobem rozładowania tego napięcia, rozładowania swoich własnych ambicji jest znalezienie kogoś, zwłaszcza kto coś osiągnął, i popsucie humoru tej osobie. Jak on może popsuć humor? No nie podejdzie do takiej osoby na ulicy, bo nie ma na to odwagi. Ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś na ulicy podszedł do drugiego człowieka i zaczął mu wyśmiewać jego sukcesy. To się nie zdarza, bo ci ludzie nie mają odwagi. To nie są, wiesz, odważni, pewni siebie ludzie. Więc on będzie przez internet robić to anonimowo po prostu, licząc na to, że trafi w czyjś słaby punkt. Licząc na to, że ktoś, wiesz, zasmuci się po prostu pod wpływem jego jakiegoś hejtu. Więc to, że odniesiesz sukces, to jest najpiękniejsza rzecz dla ciebie samego, nie? Ale również możesz być pewien, że wtedy pojawią się ci hejterzy. Oni strasznie tego nie lubią i będzie im większy sukces osiągniesz, tym bardziej intensywnie będą to hejtować. A ty musisz się nauczyć z tym żyć, wiedząc po prostu, że to jest tylko i wyłącznie objaw ich frustracji, a nie jakiejkolwiek wyższości nad tobą. Kolejna rzecz to jest to, że masz jakieś rzeczy materialne, których ta osoba pragnie. Zazdroszczą ci, ale nie tylko materialne, w ogóle w życiu, nie tylko sukcesy jakieś, które osiągasz, ale no samo to, że masz fajny samochód, może masz mieszkanie swoje własne, może masz, wiesz, dobrą sylwetkę, no to też będą hejtować. Ci ludzie nie lubią tego, jeśli ty masz dookoła siebie przyjaciół. To jest bardzo często dla nich też. Słuchaj, ludzie, hejterzy, osoby toksyczne przeważnie dookoła siebie nie mają prawdziwych przyjaciół. Oni, jeśli są nawet manipulatorami i mają dosyć, wiesz, wysoką inteligencję, czy mają, potrafią zastosować te swoje patologiczne po prostu umiejętności czy tendencje, no to oni otaczają się ludźmi, ale dla nich ci ludzie, oni pogardzają tymi ludźmi. Więc dla nich to nie jest grono ich przyjaciół. Oni zazdroszczą ci tego, że masz prawdziwych przyjaciół. Nawet jeśli oni mają swoich wielbicieli, czy osoby, które są pod wpływem ich manipulacji, to oni tymi osobami gardzą. Więc dla nich to nie jest ktoś godzien, wiesz, do tego, żeby nazwali go swoim przyjacielem, więc oni zazdroszczą ci wtedy, że ty masz kogoś takiego, z kim możesz się trzymać, kogo towarzystwo po prostu ci odpowiada. No i na końcu to są osoby, które po prostu będą się triggerować, jeśli jesteś szczęśliwym człowiekiem. No, oni, tak ci powiedziałem, sami nie potrafią być szczęśliwi, dlatego wybierają tą drogę hejtu, wybierają tą drogę bycia toksycznym człowiekiem, narzekania, obrażania, niszczenia, wyniszczania, obgadywania, plotkowania, no, robienia jeszcze innych rzeczy czy manipulacji, właśnie po to, żeby popsuć coś innym. Więc to twoje szczęście jest dla nich chyba największym cierpieniem. Największym cierpieniem, bo ono pokazuje im, że można. Pokazuje im, że można. Popatrz je, że w internecie to każdy będzie zhejtowany, prawda? Nawet osoby, które no, robią największą ilość dobrego w całym kraju albo na całym świecie, oni też znajdą swoich hejterów. Dlatego właśnie, bo ten hejt nie wynika z jakiejś konstruktywnej krytyki, nie wynika często, przeważnie nie wynika z tego, że zwracają uwagę na coś, co jest realistyczne. Tylko przeważnie to jest tylko i wyłącznie objaw właśnie tego, że te osoby, popatrz się, dostrzegają, że ktoś coś zrobił, czego one same nie potrafią, do czego nie miały odwagi, do czego nie były skłonne włożyć wysiłku na przykład przez długi czas, żeby to osiągnąć. I dlatego starają sobie same to obrzydzić. Popatrz, to jest taki mechanizm, nie? Powiedzmy, że masz, powiedzmy ty, jesteś ty, udało ci się w życiu osiągnąć jakiś sukces, masz fajny dom, świetną rodzinę, żyjesz sobie fajnie swoim ulubionym stylem życia, ale masz kolegę z liceum na przykład, którego nie widziałeś 20 lat. On w liceum startował z tego samego punktu, co ty. Mieliście podobne oceny, byliście podobnie inteligentni, pochodziliście z podobnych rodzin. Ale on dzisiaj na przykład siedzi, nic mu się w życiu nie udało osiągnąć. No nic, ani finansowo nic nie osiągnął, ma może jakieś długi, problemy z nałogami, może jest uzależniony od hazardu, pornografii, może nie ma dziewczyny, może nie ma żony, może nie ma przyjaciół dookoła siebie, nie osiągnął żadnego sukcesu finansowego, życiowego, nie jest nieszczęśliwy. I dla niego teraz popatrz się, jeśli on widzi twój sukces, to co on może zrobić? Albo może się zainspirować, prawda? Czyli może popatrzeć, o kurczę, zmienić coś w sobie, może ja pogadam z tym kolegą, co on zrobił, gdzie ja popełniłem błędy i jeszcze naprawię swoje życie, nie? Ale taką drogę mało kto wybiera, bo to trzeba ogromnej samoświadomości. To trzeba mieć pozytywnego nastawienia, to trzeba przede wszystkim wiary w siebie. Jeśli ktoś taki, wiesz, trwa w tym swoim nieszczęściu przez wiele lat, to on stworzył sobie historię uzasadniające to nieszczęście. Więc mu bardzo często jest ciężko zmienić to swoje nastawienie. On będzie bronić swojego nieudacznictwa, będzie bronić, wchodzić w postawę ofiary. To jest pojęcie takiej wyuczonej bezradności, prawda? Wyuczonej bezradności, czyli on wkręca sobie historię, że on po prostu nie może tego osiągnąć, że jego porażka nie jest jego winą, ale jest efektem tylko i wyłącznie niezależnych zewnętrznych czynników.
I on nie chce zburzyć sobie tego wizerunku, bo jakby go zburzył, to nagle rozpada się cały jego światopogląd. Więc jedynym, co on może zrobić w takim momencie, jest to, żeby ciebie zhejtować, czyli obrzydzić sobie samemu i innym ciebie jako człowieka, który coś osiągnął. Bo jeśli on to obrzydzi, to on spojrzy wtedy, a, to ja nie jestem taki nieszczęśliwy. Bo może on tam osiągnął dużo pieniędzy, ale na pewno żona go zdradza, nie? Albo może osiągnął dużo pieniędzy, ale nakradł innym, to ja przynajmniej nie kradnę. Jestem biedny, nic nie osiągnąłem, ale przynajmniej nie kradnę, nie? Rozumiesz? W ten sposób zachodzą mechanizmy w głowie takiego człowieka. I teraz jeśli ty to zrozumiesz, to będziesz bardziej odporny na ich wszelkie jakieś zaczepki, na ich wszelkie toksyczne zachowania. Jeśli zrozumiesz, że one wynikają z nieszczęścia tego człowieka, to będziesz patrzeć na nich nie z chęcią, żeby im się odgryźć, nie z chęcią tego, żeby z nimi walczyć, z nimi dyskutować, coś im tłumaczyć, tylko raczej spojrzysz na to po prostu z politowaniem, spojrzysz na to z miłosierdziem, spojrzysz na to w ten sposób, jak nieszczęśliwy musi być ten człowiek, że w ten sposób się zachowuje. I wtedy i tobie będzie łatwiej. A może też z tego swojego miłosierdzia będziesz w stanie w końcu komuś pomóc. Kiedyś. A może nie. A może po prostu wystarczy to, że sam będziesz szczęśliwy i będziesz odporny właśnie na tego typu zachowania. Bądź odporny, bo im, tak jak powiedziałem, im większy sukces osiągniesz, tym więcej osób hejtujących będzie dookoła ciebie. To jest po prostu statystyka. Policz sobie, że minimum 1 na 1000 osób, która się dowie o twoim sukcesie, będzie chciała cię i będzie cię hejtować. Więc jeśli dowie się o nim 100 tysięcy osób, to masz pewność, że masz 100 hejterów. Dowie się o nich 1 000 000 osób, masz pewność, że masz 10 tysięcy hejterów. To jest, czy 1000 hejterów. To jest po prostu statystyka. Także przyzwyczaj się do tego. No i przede wszystkim właśnie bądź odporny. Bądź na to odporny. Nie ma tutaj innej drogi. Nie zbawisz całego świata, ale możesz zbudować dla siebie piękne życie. Czego ci też życzę, przyjacielu. Także słuchaj, widzimy się w niedzielę na 2 szkoleniach. Widzimy się w przyszłym roku na Wielkiej Szkole Wygranych. Jeśli film ci się spodobał, wrzuć łapę w górę. Bardzo mi pomożesz, żeby nakręcić algorytmy tutaj YouTube'a, żeby nie chowały moich filmów. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia. Trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Ja